wszystkim, ja jestem Porzeczka 7, a to jest kolejny odcinek z Blockstar Planet. No i dzisiaj przetestujemy sobie dziwną rakietę z koła fortuny, także jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę, a ja zapraszam do oglądania. No i dobra, chodzi mi o tą armatę. Myślę, że nikt z nas nie wie w ogóle, co to jest. Sama jestem naprawdę bardzo ciekawa, więc sobie wymieniamy. No i dobra, użyj teraz. Co? Patrzcie, to jest do budowania światów. Wow, ej, chyba wiem, co to będzie, już się domyślam. Więc wybieramy sobie tutaj, zrobimy sobie czarne. Albo nie, jednak białe, żeby było wszystko wyraźnie widać. Wow, to jest do budowania światów. Aż naprawdę domyślam się, co to będzie. Postawimy sobie takich armatek z 5. No i dobra, tak może daleko od siebie, bo nie wiadomo, co one robią. Więc postawimy sobie wszystkie. Mamy ich aż 5, więc to jest naprawdę super. I zapisujemy sobie to. No i dobra, patrzcie, one strzelają. I patrzcie, jest to naprawdę świetne, bo po pierwsze nie jest to ani dla VIP-a i nie kosztuje to dużo tiketów, także wow, naprawdę bardzo fajne to jest, bo jak wiecie, mamy te różne armaty, jest taka za 500 tysięcy złota, no i mamy taką tęczową armatę za 75 tysięcy, wow, i dodatkowo chyba jedna jest tylko dla VIP-a. A tutaj zobaczcie, płacicie tylko 300 tiketów i macie naprawdę świetną armatę do budowania parkourów, czatów. Wow, patrzcie, jak ona w ogóle fajowo się rusza, jak strzela tym. Zaraz zobaczymy sobie, ile, jak nas zastrzeli, to ile tracimy HP. Czekajcie, sprawdzimy sobie. Co? Czyli tracimy 666 HP. Wow. Ej, to jest naprawdę świetne. Nie spodziewałam się, że w ogóle w kole fortuny może takie coś być, bo z tego co wiem, nigdy jeszcze nie mieliśmy w kole fortuny rzeczy do budowania światów, więc to jest naprawdę bardzo fajne i ona zabiera wam aż 666 HP, także naprawdę wam bardzo tą armatkę polecam. 300 tiketów to nie jest naprawdę dużo, a nie jest ona dla VIP-a, więc tym bardziej myślę, że jest to naprawdę świetne rozwiązanie. No i dobra, możemy sobie w sumie, zobaczcie, ona jest, w sumie mała jest, myślałam, że będzie troszeczkę większa, tutaj zastrzeliła kogoś. No i powiem wam także, że no, co mogę wam jeszcze powiedzieć o niej, bardzo wam ją polecam, na pewno zbuduję sobie jakiś parkour, albo nawet ją dodam do swojego parkoura, bo jak widzicie, fajnie ona strzela, nie jest w ogóle droga, więc naprawdę bardzo się ją opłaca mieć. Ja możliwe, że będę miała wszystkie rzeczy z koła fortuny, ostatnią jaką sobie wymienię, to zostawiam zwierzaka, jeżeli go nie będę miała, to nie będę miała, bo jakoś no po prostu nie przypadł mi on do gustu, także no, zobaczymy. Powiem wam, że wow, tego się naprawdę nie spodziewałam. No więc ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli on wam się spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę. No i cześć!